Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No i tak, dziś powracamy do naszego wspaniałego złodzieja, aka kradzioka. I tak, no co tu dużo mówić. Zobaczymy, czy w końcu uda się nakraść mnóstwo rzeczy, albo wygrać z ciągle rosnącymi kostkami. Jednak zaczynamy od kradnięcia, bo czemu nie, wydaje mi się trochę prostsze. Tych tekstów już nie musimy czytać tyle, ile razy były i tak. U, tu mamy truciznę, tu mamy nic. Dobra, zaczynam od trucizny. I szczerze chcę tą truciznę. Próbujemy właśnie tak, zatrutym młotrzykiem sobie trochę pograć. I czy jest sens coś robić? Nie, wrzucamy od razu. Mogą niby tam bić, zabić, ale tak, no. Może nie zginiemy do czasu, kiedy uda mi się go pokonać. I tak, piąteczka. Wujeczka, dobra. Będziemy mieć już śluzę kulę, więc jej, super. Ale mimo wszystko, wiecie co, będę musiał tak kraść jeszcze rzeczy niezwiązane z trupcizmem na wypadek, gdybyśmy mieli trafić na... jak się ten gość nazywał? Nie pamiętam teraz, ale ogólnie był taki jeden, który był bardzo odporny na truciznę. W sumie nawet nie jeden. O cholera, przegramy. Tak, przegramy, więc widzimy się za chwilę ponownie. No, dobra. Jesteśmy z powrotem, zaczynamy od wilczka tym razem i... Tja. Jeśli tak miała wyglądać pierwsza walka, to ja już boję się, jak to będzie później. Ale zobaczmy. Wyniesienie za parzystą 4. Niby jest duże, ale zawsze coś. Hał, powtórz następny atak. Możemy spróbować, chociaż to będzie raczej na zasadzie takiej, że no, wielkie wartości wrzucamy tam i wiecie, te, które nie możemy, a resztę będzie wrzucał normalnie, bo tak chyba będzie lepiej niż ryzykować. Okej, i przecież by się miało udać. Dobra, udało się jednak go pokonać, nie bierzemy niczego, nie będę za tym płakał. Wiecie, nie były to jakieś szczególnie dobre rzeczy. Natomiast tam mamy ogrodnika, wezmę oczywiście. I w przypadku ogrodnika chciałbym spróbować zdobyć jego łopatę. Nie powiem tak, to jest coś, powiedzmy, super potężnego czy coś, ale tak, chcę zdobyć łopatę. A wszelki wielki może się okazać przydatna, gdyby były te osłabienia kiedyś potrzebne chociaż. Ciężko ocenić, jak to tak do końca z tym by było. Ale dobra, mniejsza. Naprawdę, i tak. Dobra, piąteczka. A może ładnie ją podzielimy? Prawie. Dobra. I teraz zostało tylko już w sobie go pokonać i to może być wyzwaniem. Musimy osłabić sztyleta. Nie osłabił sztyleta. Ale nadal możemy łatwo zginąć. Nie, dobra, przeżyjemy. Idealnie na jedno. Widzę, że gra chciała mi dać trochę więcej stresu. Ciekawe, nawet nie musiałem używać tamtego, ale wolałem, wiecie, użyć hak, bo z mojego doświadczenia czwórki nigdy się nie rozdzielają na 1-3. Nie w sumie. O, Jezu, jestem idiotą, to było czwórka. Zawsze było jakieś 1-3, 2-2 i tak dalej. Dobra, to piątki są tym problemem, no i szóstki. Chociaż. Tak, szóstki też są problemem, ale mniejsze. Okej, czarodziej, stereogłowy, kichacz. Stereogłowy, czarodziej. Spróbujemy zabrać salę luster. Wiecie, to będzie potężne w niektórych sytuacjach. A póki co stereogłowy, co tutaj miałeś? Osłab max 4. Dobra, pierwszą rundę tam przerzucimy, bo w sumie lepsze to jest od łopaty. Niby max 4, łopata ma dowolne wartości, ale wiecie, łopata znowu ma osłabienie tylko na szóstce, a to coś ma zawsze. Idealnie. Okej, dobra. Więc tak, no. Jest mniejszy i lepszy od łopaty. Nie będę nawet narzekał. Tyle, niestety. Jak nazwę 7-3. Do trójeczki nie użyjemy.
ale nie jest źle i tak nadal. No i moim zdaniem jest super. I same trójki. Kiedy akurat to sobie już tyle to. Powinienem to zrobić w poprzedniej turze. Pewnie miał w takim wypadku dwa obrażenia więcej zdane. No tak. Jeszcze więcej osłabień i szóstki. Dobra, to masz z łopaty i dziabnięcie słabym sztyletem. No i zwycięstwo, co tu więcej dodać? Jest. Dobrze. Też nie będę falę dźwiękową, oczywiście. Jest tak, po walce z czardziejem odzyskujemy życie. 16 trochę mało na czardzieja. Zaryzykuję jednym jabłkiem. Wiecie, nie chcę po prostu potem panikować. I wiem, że mogłem najpierw kichacza, ale... Właśnie, ale... Preferuję zacząć od czardzieja i 4-1. Mogę się spodziewać, że tak to wypadnie. Ale dobra. Tak, mogłem też tam niby wrzucić, ale... Tak. Zanim to będę robił, to wolę się przygotować właśnie, żeby to może zdobyć. Żeby to właśnie zdobyć... Co? Zanim zacznę tam to robić, to chcę się przygotować, żeby na pewno wygrać z nim. Tak, teraz lepiej. Dziękuję, mózg. Tam mu osłabimy, nie żeby to było bardzo istotne, bo to jest tylko nadal jedna szósta. No i oczywiście znowu jedynki. Coś mi mówi, że my tu padniemy. Jeśli tak dalej będzie. No dobra, ale mniejsze. Mniejsze, co? Nie będziemy tu nawet kraść. Spróbujmy po prostu zdobyć co się da i... Dobra, trucizna. No to w takim wypadku nawet nie będę czekał, musimy go po prostu pokonać tym, co mamy. Nie biorąc niczego. Okej, okay, świetny pokaz. Naprawdę świetnie sobie radzicie z tym całym walczeniem. On chyba też mówił. Przynajmniej tak mi się wydaje się. Ale dobra, mniejsza. I tak, mamy trującą igłę albo łom. Oczywiście, że trującą igłę. Jak mówię, chciałbym trochę się pobawić truciem, zamiast łopaty nawet. Byśmy mogli już właśnie jakieś tak delikatnie trucizny dorzucać. I tutaj co mamy? Podróbka, nie? Skórzany pancerz. Szczerze bym nawet wziął. Dmuchawka, nie. Dobra, dobra. Tym zestawem teraz można się bawić nawet przyzwoicie, więc no, na kichacza. Kaczu, mój drogi, co ty tutaj nam zaoferujesz? Okej. Nie wiem, czym tak to zrobiłem. Dobra, to było idiotyczne. Bardzo idiotyczne nawet. Ale dobra, mniejsza z tym. Jakoś to będzie. Bo się skupią bardziej. Okej, okay, odliczanie o jeden na wszystkim. Nadal nic wielkiego. I okej. Okay. Więcej jedynek. Kto to jest? Jedynki idą na igłę, trójka idzie na pancerz. A. Piątki nie ma gdzie się wepchać. To zrobimy to inaczej w takim wypadku. Od razu lepiej. Ale tego sztyleta aż tak nie potrzebujemy. A w sumie nie potrzeba nawet. Może będę mógł z niego zrezygnować w miarę szybko. Sam nie wiem. Teraz będą dwa obrażenia. I kolejne dwa obrażenia, czyli prawie nic. Chyba nadal jest to wszystko w zasięgu jednego, jak to się nazywa, jabłka. Tak. Dobra, przeżyjemy bez redukcji obrażeń tym razem, więc tak. No i wartości ma, no, bardzo dobre. Właśnie, mimo wszystko zadaję tylko 3 obrażenia, więc nie było potrzeby. Ogólnie bardzo się tym przejmować. Okej, to tak nawet, to tak nawet, to tak nawet. No to nieważne co zrobimy, ważne, że po prostu... Wygrane. Wygrane. 6 trucizny. Niezły wynik na to, że mam tylko jeden przedmiot zatruwający. I okej, jabłko. To jedno obrażenie za dużo odniosłem, żeby być na czysto, ale dobra. I tak, słoik. Właśnie na takich wrogów trzeba być gotowym, jeśli się chce grać pod truciznę. Bo jest odporny na truciznę i...
zacznijmy od tego. Teraz tak, śnieżka albo kula ognia. O, kuszące, kuszące, nie zaprzeczę. Spróbujemy nawet, czemu by nie. Próbujemy. Co bym wziął, to jeszcze nie wiem. Ale tak, znaczy, dobra. Mówię, że nie wiem, ale to jest de facto oczywiste. Najlepsze, co można wziąć, to jest akurat śnieżka w tej sytuacji. Zawsze mrożenie, moim zdaniem, jest mocniejsze niż podpalanie. Okej, podpalanie to dodatkowe obrażenia zawsze, no ale no... To chciałem? No, ale z drugiej strony to właśnie mrożenie potrafi redukować naprawdę super wartości przeciwnikom, więc... No i na pianku stracę prawie całe życie. Niestety, w tej rundzie nic nie zrobię, ale przynajmniej będziemy już gwarancję, że śnieżkę ukradnę. I nawet nie zginę. Ale tak, teraz musimy się skupić, bo jesteśmy blisko śmierci i... O... Powinienem użyć haku. Chciałem haka w sumie. Zaryzykujmy w ten sposób. Przeżyjemy. Przeżyjemy, no i to tylko dlatego, że rzuciłem to wszystko i że miałem takiego farta. To prawda, i tak to jest teraz fatalna sytuacja, jak będziemy chcieli iść dalej, ale... Ale tak, no. Najważniejsze jest to, że przeżyjemy. Mm-hmm. I niech wykończę go tu cheese, no czemu by nie... Dobra. Sprawa. Śnieżka, jak już mówiłem. Jest lepsza. Bierzemy dwa jabłka i teraz słoik. Po czym będzie Yeti, w sumie... Chodzi o Yetiego, to... Pamiętam, że miał jakąś bardzo fajną rzecz, którą by się przydało mieć. Ale czym ukradniemy, to już nie wiem. I teraz tak. Szósteczkę w ten sposób. Nie mogą być cztery. Cztery byłoby dużo lepsze. No niestety, tak to muszę w ten sposób zrobić. Tak. Nawet zbroi nie ma co używać. Lepiej po prostu lecieć pełno w sztylet. Bo ten gościu, jeśli się nie mylę, potrafi tylko zatruwać. Dokładnie, tylko zatruwa. Więc to jest taki wyścig trochę z zegarem. To szybciej kogo wykończy. O, dobra. Tak, w sumie czwórkę mogę też rzucić tutaj od razu. To było bez różnicy. Ale dobra. Dobra, 19 życia. On natomiast daje mi 3 trucizny. I po 50% trucizny zwiększa. Niedobrze. No zobacz. To było 50%, nie podwój, okej, to nie było aż tak źle. Dobra, szósteczka. Dwie jedynki czy nie? Dobra, nie wymieniłem, to była dobra decyzja tym razem. Zabraknie na to? Tak, zabrakło, więc przeżyjemy, chyba. Mam taką nadzieję. Oj. Hak. 3, okej, okay. Tutaj teraz jak jest? 3, 2, okej. Okay. Nie ma to znaczenia, co teraz zrobimy, więc tak. 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 I tak. No i w sumie, gdybym nie użył haka dwukrotnie, to byśmy przegrali. Ale na szczęście tym razem nie jestem idiotą, który trzyma tą zdolność, nigdy jej nie używa. I dwa kowadła. Super. I teraz zobaczmy. Trójca igła. 5 użyć. O, nie. Za wcześnie na to. Dowalna kostka, super. Czyli max 5. Tutaj za 3 dwie jedynki. O, sztylet taki, to tak. W plecaku czy mam coś dobrego? O, śnieżka jest dosyć ciekawa. Łopata... Ne. Jeszcze musimy pomyśleć w takim wypadku. Ale póki co... Jest coś, co powinienem wymienić. A nie, chwila. Jest jedna rzecz, którą musimy ulepszyć. No, od razu lepiej. Od razu lepiej. Teraz szóstki są bardzo dobrymi wartościami. A propos szósteczek. A tylko zanim coś, to proszę. Co my tu mamy?
lodowe odłamki. W sumie idealnie jak śnieżki chyba, jak tak patrzę. Tak? No i co najważniejsze, epoka lodowcowa. I to właśnie będziemy próbować zdobyć. Okej, więc... pierwszą turę po prostu pasujemy. Żeby to już mu ukraść. W ogóle ciekawe mnie, jak to będzie wyglądało, kiedy to ulepszę. I co to? Ulepszenie czegoś takiego to może być też potężny efekt. I tak, teraz będę miał same słabe wartości, ale czy to jest problemem? Nie, sądzę. I w sumie zamiast zbić go po jednym, to mogą go truć. Teatr cię byłoby bardziej przyszłościowe. Zapominam się. No i popatrz, szósteczki. Szkoda trochę, dobra. Tak, zaryzykujemy z czwórką. Idealnie. Okej, super. Jeszcze żyjemy, Yeti zatruty i same jedynki. Wiedziałem. Nie, żeby wiecie, to był problem, bo no, tutaj miałbym z tego trzy trójki, ale... ale tak, przeżyjemy to na spokojnie. Jest bardzo nawet dobrze. Co prawda będziemy w słabym zdrowiu na następne piętro. Tego nie da się zaprzeczyć, ale no. Bika na dwie jedynki, czemu nie? Tak, a na koniec tutaj coś mu usłabimy. Nie, żeby to miało wiecie znaczenie, ale tak. I już nie musimy nawet nic robić, tak. Okej. Koniec tury, nawet nic nie rzucam. Trucizna sama go pokonała. Dziękuję bardzo i teraz tak. Oczywiście, że epoka lodowcowa. Jak mówię, to będzie potężne. Tylko chcę zobaczyć, jak ona wygląda i... oj, dużo jest. Nie, nie będę jej ulepszał chyba. Ale jest duża. Tylko będzie to co zmieścić. Chociaż dobra, tego nie używam. Kowa może. Znaczy nie wiem co teraz ulepszyć, ale tak, to na pewno wyrzucamy. Fala dźwiękowa jest przydatna. Sztylet może. Bo taki zestaw jest strasznie pod... nie, jeśli tak chcę grać, to muszę wyrzucić topkę co i zrzucić sztylet z powrotem. Dobra. Niestety. I chyba ulepszymy sztylecik, żeby zawsze nadmiarem kostek móc jakoś bić. Dobra. Teraz idziemy. Piętro czwarte dopiero. No, mamy 17 minutę. No dzisiaj nie idzie za szybko i tak. Rocha tyniec i złota rączka. Oraz bałwan. Wszyscy wydają się być do ogarnięcia, więc tak. I teraz jeśli będę miał jedną jedynkę, to zawsze będą mieli właśnie, no, brak kostek, jakichkolwiek wyższych niż jeden, no proszę, i to jest właśnie piękne. I tak, wiem, że mogłem szóstkę, ale to było dla mnie lepszą decyzją. Nawet jeśli oznacza to mniej więcej tyle, co i to, że powiem, nie zadam żadnych obrażeń, no ale no, no, rozumiecie chyba, o co mi chodzi, to będzie piękne. 4 obrażenia? Nie, 2 obrażenia, czyli 1 obrażenie, no i powoli tutaj odliczanie tego, no to jesteśmy prawie już bezpieczni. Teraz nie ma takiej dobrej sytuacji, ale okej, w takim momencie to najlepsze co można zrobić to jest hak. Tak, hak. Nie jest to może najoptymalniejsze, ale proszę, w ten sposób znowu mam 2 jedynki. No i nawet nie ma co się przejmować. I teraz tak. Tutaj 2 trucizny, bo czemu nie, tutaj... troszeczkę nic niestety nie zrobię. Tak, tak. A czwóreczka w sumie niech idzie na kradziejstwo, może toporek zabierzemy czy coś. Ja bym czuł, że on jest potrzebny, ale... no, nie. Kurczę, zapomniałem przy okazji najważniejszą, to... nie, czułem czy nie? Użycie. Obrażenia 3-4 jemu zadać. Oj, nie, to ta strategia chyba nie przeżyje zbyt długo. Bo mam HP-ków. A tak się cieszyłem ze sprytnego pomysłu. Znaczy, dobra, mam jeszcze przeżycie na dużo rund. Miał dobre wartości.
Ale no, nie byłem przygotowany na takie sytuacje. No, przegramy tutaj. Nie, za bardzo się zafiksowałem na jakichś takich głupotach. Zapomniałem myśleć o podstawowych działaniach i... No. Teraz jeszcze gorzej, nie mamy nawet jak stworzyć dwóch jedynek, więc... I on tam wyrzuci tyle zadań. Prawdopodobnie tyle było. No, tyle było. A, było tak blisko. No cóż... Mamy 20 minutę, więc mogę niby spróbować jeszcze raz. Dobra, czemu nie? Jeśli się skupimy na właśnie tym znalezione, nie kradzione, spróbujemy ponownie, jak już przed chwilą widziałem, zobaczymy, czy będzie ok. I tak, róża oraz robobot. A, zaczniemy od róży. Róża ma ciekawą dosyć rzecz, więc tak, chciałbym ją zdobyć w miarę możliwości. Palisandryczna, ale tak, włócznia. Nie jest to najlepszy przedmiot, nie będę ani siebie, ani was okłamywał, ale tak, bardzo, ale to bardzo dobry. I proszę, 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 1-4 też może być, chociaż wolałbym 2-3. No, po prostu uparzył stan dosyć, żeby się zadawać obrażenia, to jeszcze nakłada kolce, które są super, no. Działają. Idealna kontra na mnie w sumie, no, ale muszę się po prostu na to nadziewać, bo innej szansy nie mam na to, żeby po prostu... No niestety, totalna głupota, no, ale musiałem to zrobić, innej opcji po prostu nie było, żebym, jak to się nazywa, mógł pokonać róże. Więc tak, teraz mamy dzidę fajną i walczymy z robobotem, który... Pewnie nas zmiecie z powierzchni planszy od razu. Tutaj trzy obrażenia, trzy użycia. W takim wypadku hak. Nie, ale liczymy to, że dostanę inne wartości. Dobra. Kalisem też na włócznia, to. I dobra. Tyle to... Przeżył na jednym HP, naprawdę. Źle to wyliczyłem. Oczywiście. Jeszcze raz. Ale jeśli tym razem znowu się coś nie uda tak szybko, to ja się poddaję po prostu. Na dzisiaj oczywiście, bo jeszcze wrócimy do robota. Znaczy jakiego robota? Złodzieja. Łopata i kosmiczny żołnierz. Idziemy po łopatę szybko. I przedmiocik. Tam tutaj dwie jedyneczki. Może powoli to jakoś robić. Okej, dwie czwóreczki. Dobrze, że nie szóstka przynajmniej. I tak, piątka w ten sposób. Ja liczyłem akurat na 1-4, szczerze mówiąc, ale okej. Oczywiście szóstka. Każdy znam szóstkę. Tak, nie będę czekał, po prostu w ten sposób piękny to rozwiązujemy i tak. Okej. Nawet nie będę rozdzielał wartości, chociaż wiem, że warto czasami, to dobra. A teraz tak, uciekaj stąd. I nie waż się wyjadać moich malin. Są dla mnie i dla moich przyjaciołów, a nie jakichś bezmyślnych zawadziaków. Okej. Dobra, królik. Tylko jest problem, bo nie masz już łopaty. Podczas walki ją zabrałem. Okej, dobra. Skórzany pancerz ponownie. No i idziemy. Zobaczymy, dokąd to doprowadzi. Jeśli się nie mylę, to akurat ten tutaj gość nie ma nic ciekawego. No, nie ma nic ciekawego, więc tak. Nie musimy się nim przejmować. Szybko go pokonamy i będzie spokój. Dopiero to tak zauważyłem, że tak, jeśli się uda w dwie tury go pokonać, masz taką gwarancję, że w sumie ta walka będzie spokojna. Ale ja go nie pokonam w dwie tury, więc musimy zrobić to tak. Po prostu... No, żeby na pewno mnie nie dobił. Inaczej bym dostał za 10, a tak dostał za 9, więc idealnie przeżyję. No i masz z łopaty, dziadu.
Dziękuję, wygrana. I w sumie tak, nauczka na przyszłość, muszę zawsze mieć jakąś jedną rzecz, która będzie przyjmować wysokie wartości. Nie mówię 4, max czy coś, tylko dosłownie dowolną wartość najlepiej, dowolną parzystą, dowolną nieparzystą i tego typu. Sytuacja jest jaka? A piąteczkę bym zarzucił w sumie. Tutaj. Teraz tak to. Tak. Tak. No dobra, powinnam jedynkę, bo tutaj to byłoby bez sensu. Zadajemy jak najwięcej obrażeń. A kiedy już będzie bliski 5, to właśnie tak. Na spokojnie go sobie okradniemy. Chyba, że teraz... Dobra, czemu nie? Zrobimy od razu już kradnięcie. Nie mówcie, że on uniknął kradnięcia i trzeba od początku to ładować. No! Bez przesady! Co tu wymyślił? Głupota. Totalna głupota. Kto to wymyślił? Ja nie będę czekał, po prostu duplikujemy jedynki w ten głupi sposób i tak. Nie ma znaczenia, gdzie coś wrzucam, po prostu byleby poleciało i tak. Abyśmy mogli tu już wygrać, gdyby nie to, że stwierdzili, że tak, kradnięcie jest traktowane jako atak, więc można go uniknąć. Bez sens. Ale dobra, masz gościu z łopaty. I oczywiście w takim momencie 1-4, no... Bez sens. Ale dobra, przynajmniej tylko uniknie ataku, więc... Przeżyjemy na 6 HP. I tak wiem, że to był błąd, ale już po prostu... Nawet nie myślałem, co zrobić. Cudownie, niesamowicie. Nie mogę się doczekać naszych kolejnych potyczek we wspólnej wieczności. Dobra. I teraz możemy coś mu ukraść. Szala luster i teraz, oj, najgorzej, nie wiem, kto jest bezpieczniejszy do pokonania. Bo ja wydaje mi się być równie groźny, to wezmę Dryada, no przynajmniej nie ukrywa mi kostek. Okej. Teraz tak. Co by tutaj zrobić, żeby jak najpierw wyjść z tego? Zapomniałem użyć haka. Super. Gdybym go użył, to bym miał jedną jedynkę więcej, ale to już dużo to akurat nie zmieni. Okej, super, 1-1-2. Okej. Okej. 5 kostek. Dosyć dobre. Dobrze, tylko że zaraz padniemy. A na 5 kostkach i tak mam same wartości, które mi nie są do niczego potrzebne. Chyba przebiłem swój gwóźdź trumny po prostu w taki głupi sposób. Zajmując się tymi kostkami zamiast czymś innym, no. Ja jakoś nie myślę dzisiaj. Ja to wiem. Nie musicie mi mówić, ja wiem, że nie myślę. No ale cóż, skoro znowu przegrałem, to by było na tyle. No i cóż, mam nadzieję, że mimo wszystko mi się podobało i tak, w następnym epizodzie wracamy znowu do złodzieja, czyli tak, dalej złodziej, tym razem będziemy próbować tendencją wzrostową, a póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej.